kolejny raz jesteśmy na ziemi trzebnickiej właśnie z tematami gruzińskimi. W tym roku w ramach festiwalu Maj z muzyką dawną, a także polsko-gruzińskiego festiwalu kultury przywieźliśmy dwa znakomite zespoły gruzińskie. Jest to Narodowy Chór Gruzji Sadżari Batumi. Narodowy Chór Gruzji Sadżari Batumi to jest zespół, można właściwie rzec, z najwyższej półki światowej. To jest najlepszy zespół chóralny na świecie, który reprezentuje Gruzję i Adżarię w najbardziej prestiżowych salach całego świata. Od Sydney po Nowy Jork, Londyn, Berlin i tak dalej. Jest to zespół wokalny, który składa się z 16 znakomitych solistów, którzy to na potrzeby tego zespołu tworzą harmoniczną wokalną grupę. A drugi zespół to jest zespół reprezentacyjny miasta Batumi, państwowy zespół choreograficzny, też ma nazwę Batumi. I te dwa zespoły wystąpią dzisiaj na zaproszenie burmistrza Trzebnicy, a także dzięki Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, który jest organizatorem tych gruzińskich projektów. Tancerze będą się przebierali podczas koncertu i będą prezentowali kostiumy z różnych regionów Gruzji i z różnych epok historycznych. I ten cały koncert zatytułowaliśmy Gruzińskie opowieści.